Każdy grzech jest wspólnotowy, bo na przykład jak mąż zdradzi żonę, to zdradza całą rodzinę. Mał z kimś zdradza, czyli ten krąg ludzi ogarniętych grzechem jest zawsze olbrzymi. Ale najbardziej zasmuca Boga, więc pojednanie powinno się dokonać też we wspólnocie. Nie jest tajemnicą, że się spowiadamy. Do papieża Jana Pawła II w każdą sobotę jeden z franciszkanów sobie szedł tak jakby na spacer, a wszyscy wiedzieliśmy, że idzie spowiadać Ojca Świętego. Więc to, że się spowiadamy, nie jest tajemnicą. Z czego się spowiadamy, jest tajemnicą. Ale należymy do świętego kościoła grzeszników. Więc musimy się spowiadać bardzo często, żeby być piękni.